z tych schodów. Tak, długie. Będę go specował, bo Lane wiem jak gra. No movement bardzo ładny, to widać. Czy nie nagrywasz? No dobra. A mógłbyś nagrywać, bo to fajne. Nie, nie, nagrałem, nagrałem. Patrz jak go trafił. Patrz jak go ładnie trafił. Ale ten go też trafił. I tu jest ryzyko, bo Lane się już cofa. A popatrz, a ten... Spokojnie, spokojnie. Czyli Lane ma zaraz... Lane ma 100, 200, bo zeszło mu troszkę setki. Jak się kończy mega z raketowi, już nie ma. Tak, 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 to jest ryzyko teraz na tego, no ale on wie, wiedzie jeszcze raz. Lord Lane z raketem nie wyjdzie na biga, nie? W ogóle nie, ten, nie, nie opuści bazy. Ale patrz, on robi błąd, on robi błąd, widzisz? Ale tak? Go trafił na szczęście, bo myślałem, że przegra, wiesz? Tę wymiankę. Ostatnią rakietą, tak, ostatnią rakietą. Bo ja czułem, że on tam siedzi, bo nie było słychać ani skoku tam, on musiał się tam czaić, nie? Lane. O, ładnie. Czasami po nocy pisze do mnie o 5, czy gramy, nie? O 5. Raket? No. To jest kolejny obibok z IT, nie? Tak. Siedzi tam, wiesz, modemy wkłada do pudełek. Dokładnie. Kiedy z nim gadałem, to mówił, że jego robota przychodzi na pół dnia w tej Szwecji i wkłada modemy do pudełek, kabelki i zawija ładnie, nie? I dostałem więcej kasy niż wszyscy inni, którzy pracują. Bo jest Szwedem, nie? A reszta to tam, wiesz, jacyś Rumunii czy coś takiego, to ja mniej siana dostają niż on, nie? O, niezłe, że na to. Patrz. No. Ale dwa życia. No, dwa życia. O. Jeden armor. Albo siedzi w serwerowni i pilnuje, czy serwery cicho grają. Tak. Masakra. Tam górą przechodzi. Patrz jaki. To jest trik z lat 90. To jest trik z lat 90. No, to taka prawda jest. Jakie to było wow! No. Jakie to było wow kiedyś, nie? O, zjebał. Trickster. Ojej. O, nerwy, to są nerwy. Nerwy, nerwy. Bo tu jest stawka o to, czy jesteś pussy, czy nie. Tak. Ładna rakieta, zobacz. Zakrętana, trafił. To? Kurwa, mać. No ładnie trafia. Goń go, tak jest. Oh my god. Lame jest chyba w wodzie, nie? No w tele siedzi. Uważaj, uważaj, uważaj! Nie spodziewał się ataku. No on też mnie parę razy zaskoczył, takie tak, zachowania to takie. Właśnie jak grasz z Lord Lemem, myślisz, że nigdy nie zaatakuje, nie? A to kurczę, ostatnio lubi namieszać i 220. Zaatakować. No i chodził w miejsca, których nie powinien być, że tak powiem, no. Czasami. No, takie nietypowe, to trzeba się nauczyć go po prostu. Jak ktoś go nie zna, to dostanie gruby wpierdol. Tak, tak, ciężko, strasznie. Już go słyszał. Idzie pomygaska, idzie pomygaska, no. Też tak próbowałem, ale tam nigdy go nie zabiłem, nie? Się chowa tam, on się chowa na dziesiątce, na sto... Był na dziesiątce na pewno, nie? Minęli się. On tam siedział tak, ze mną tak, za każdym razem. Za każdym razem tam siedział u mnie. Bo na warto pamiętać. Był, nie widziałem na Roksach. Tak, na Roksach. Na Roksach był. Przeszedł obok niego. A tutaj raz mnie złapał, o, w tym samym miejscu. Ładnie raket. O! Byłem pewien, życie. Że wygram, byłem pewien, że wygram. Ja się zaraz splituję jak nic. Patrz. No nie goń go, chociaż masz przewagę, no. Zabij. Ach! Wymianka. Wiesz wymianki, co? Ginie jeden ładny i mecz, drugi. Ładny mecz. Czy serwer, na którym grałem, on jest podlinkowany pod rankingi? Czy nie? Nie wiemy. Jest to ten na pewno, place, nie? Bo to jest... A, to na pewno. Na pewno, bo Ziewa jeszcze nie jest. Polski jest na razie tylko Grek, a miały być Ziewa i Quake chyba pisałem, żeby dołożył. Popatrz. Polej mnie. On zawsze... Zawsze mu się udało. Patrzę gdzieś ci zawsze wsadzi, nie? No zdąży, przecież rakiet jest w Red Mega. Rakiet jest tak. W Red Mega według mnie. Jest. O Jezus, jaki fart. On tam czekał. Nic. A to, co ty ostatnio mówiłeś, Sebi, co Sid robił, no. Lewo-prawo i że cicho chodził, schodził po schodach, to nie jest tak, to nie działa, to po prostu był jeden z wielu bugów Quake'a, nie? No, po schodach nie było dźwięku. Ale co po schodach? Ja nie pamiętam. No, mówię, że Sid schodził zygzakiem w dół, ale go wyjebał. Schodził zygzakiem w dół, nie? I nie było słychać dźwięku, jak schodził po schodach, pamiętasz? Nie. A, ale że to obejrzyj streama. Tak,
Bo obejrzyj stream. Dobra, no tak, lewo-prawo, nie? Dobra, ale... ale to nie działa. To jest to był po prostu błąd, taki jakich jest wiele w Quake'u teraz, że jak spadasz na schodę albo coś, to wiesz. Że się czaił chyba, znaczy nie pamiętam nawet. Nie, mówiłeś wyraźnie. Patrzcie, schodzi zygzakiem i nie było słychać dźwięku, jak schodził po schodach. A to nie R powiedział przypadkiem? Ty powiedziałeś. No R by wiedział, że to jest błąd, bo jemu się to też zdarzyło, mnie też. Bo nie wiem, czy wiesz, ale w Quake'u jest czasami tak, na ZTN tak jest i na DM2, że jak spadniesz na dół na schodę albo gdzieś, w ogóle nie ma dźwięku. Także nie wiesz, że ktoś spadł, rozumiesz? Tu z samej góry, na przykład z Giela spadasz na schody, nie? Nie masz w ogóle dźwięku, że łamiesz kostkę czy coś takiego. No ale właśnie, nie? Ale to jest też czasami, to jest też czasami też tak, że nie wiadomo tak naprawdę, czy to nie jest wina, czy to już nie przesadzone jest, że wygrzebali, bo na przykład na QTV też niektórych dźwięków nie słychać. Na przykład to może być gasa przez czasami, PL-a. Może być przez PL-a. Nie, no masz pingi po 20, po 30 takiego PL-a. I nie słyszysz, że gość widział Megaska albo coś. Bo teraz nawet żeśmy grali, to R nie słyszał Megaska na przykład i nie było słychać faktycznie, a wziął. To potwierdzone już pisali na tym, że to wina tego KTX-a, nie? No. Coś tam mają i pracują nad tym, więc wiesz. Też mi się tak wydaje, zmniejszyli... że za ten. Że... Może zmniejszyli zasięg pewnych dźwięków. Może no, tak, może celowo. Bo tu na DM2 kiedyś inaczej było, jak stałeś na Bigu, było słychać, jak stałeś w Red Mega, wiele rzeczy, a teraz tylko tak, no, jakby w pewnym miejscu to słychać, nie? Także to jest ograniczone, bo ja pamiętam, jak Quake kiedyś wyglądał, jest inny troszkę. Na DM6 też parę miejsc się zmieniło, tak jak z tym, że wiem. Sprawdzaliśmy kiedyś. Tak, tak. Jest 5 fragów dla tego, no widzicie. Zaraz DM6 pewnie zagrałem. O! Rakat też dobry tam, ale... Gdzie lecą te granaty? Gdzie lecą te granaty, że oni tak tam, one wpadają pod tam? Ten, no, na pewno. Nie, to drugi wpada. Co drugi, no, tak? No. Patrzę, no co drugi leci. Teraz drugi, Lord, no? Lane wpadł do lawy. No. Widzę te granaty. A jak siedzi, gdzie tu siedział do rana, nie? No to też dobra miejscowa tak... nawet. Ciężko, żeby cię zgarnął ktoś. No. Nie widziałem, żeby ktoś tu rzucał. Znowu wpadł do lawy, zobacz. On chyba celowo to robi. A nie, boi się podejść. No z drugiej strony idź. Zdenerwował się i rozwalił sobie Megasa, zobacz. Lane. Może ten tu będzie tam. To jest trolling. Chodź, przyjdź, ja cię zabiję. Dobra, ma 200-200 i wyjdzie na biga? Nie. Idzie górą, czyli od wody pójdzie. Nie, cofnął się, idzie od biga, no dobra. Grają showmatchik, a się chowają, nie? To jest też zobacz. Lepiej grają niż na tym, bigowy. Dokładnie. Chyba, że to DM2 zamiast... No nie. Nie. Boże, dwa granaty trafił. No i tu będzie do końca meczu już tak stanie, nie? Dobra. No teraz spawny. A udało mu się. Nie zabiję go. O jest. 11 życia miał, nie? Oto. Marfinie, tam sprawdziłem na tym. Na telefonie nawet mam odpalone. Patrz, Lord Lame atakuje. Wszystko, no. Więc może coś z netem u ciebie. Lord Lame atakuje. Popatrz, jak go trafił. Wow. No nie wyjdzie. Też ładnie trafił teraz, ale to już jest koniec, teraz przegra. No. No to i sali. Widzisz, jak trudno jest atakować na DM2 czasami? Nie no. Jak gość ma, to będzie strzelał tą życie teraz. Przyszedł. No i taki... O. Ja, z czego zabił. Dobra, 10-5 i tak się skończy. Ładny. O! O
No dobra. Okej. Okay.